Sortownia, serial medyczny, ale pani rola chyba nie do końca medyczna. Tak, tak. Ja tutaj się śmieję, że mam taki swój sor podziemny. Za wiele nie chcę opowiadać, bo chętnie zaproszę Państwa na dwie platformy, Kanał Plus i Polsat Box Go, 16 czerwca do obejrzenia właśnie tego serialu pod tytułem Sortownia. I właśnie ta moja sortownia jest taka specyficzna. Mocna, bez skrupułów, mroczna. Takie chyba ciekawe oblicze Warszawy, że tak powiem, nie często eksploatowane w filmach i serialach. Wydaje mi się, że ten pierwszy nurt jest bardzo interesujący, czyli ten medyczny. Ja jestem po dwóch odcinkach, takich premierowych. Jestem bardzo pod wrażeniem, jak to trzyma w napięciu, jak się za tym podąża, jak się kibicuje, tak naprawdę jak moralnie się postawić, gdzie są moje morale wobec tego, co widzę. Więc to jest bardzo fajne, ciekawe. No i takiego soru, takiego szpitala faktycznie wydaje mi się, że nie widziałam w Polsce. To wróćmy na chwilę do tego soru alternatywnego, specyficznego, na którym pani rządzi. Była jakaś dokumentacja? Skąd wiedzieliście, jak ten sor wygląda, jak pracuje, jak się pani tam odnalazła, skąd pani wiedziała, jak to zagrać, żeby było wiarygodnie? Nie, ja tylko czytałam scenariusz i to mi się bardzo spodobało, że jakby jest taka przeciwwaga tego soru. Właśnie ten nasz świat, że jest taki oddech i otchłań, inna otchłań, inny mrok. No bardzo mi się to spodobało, bo ja lubię takie wyzwania. Czasami role mniejsze są o wiele bardziej interesujące niż główne, bo na nich się trzeba naprawdę skupić, zebrać sobie całe swoje chodzenie i wymyślanie tej postaci tu i teraz. I jeszcze o to zawalczyć, żeby to poszło. Ale na szczęście tutaj z Anią byłyśmy bardzo blisko tej postaci w wyobraźni, więc walczyć się nie musiałam za wiele. Dlaczego warto w takim razie oglądać serial Sortownia? Bo można się przejrzeć i jakby zawiesić chwilę, jak ja bym, co ja bym. Czy tak ja bym? To jest masę takich fajnych ludzkich pytań o granice jakby ludzkości, o granice człowieka i jak wobec właśnie. To jest super. No i sławetne rzymskie koloseum, czy podnosimy kciuk do dołu, czy do góry. To też jest takie kibicowanie, też jest, no serial bardzo trzyma w napięciu, więc kibicowanie jest tutaj z wypiekami na policzkach.